głos nadziei na każdy dzień. Niełatwo być zgubionym. Wchodźcie przez ciasną bramę, albowiem szeroka jest brama i przestronna droga, która wiedzie na zatracenie, a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą. Ewangelia Mateusza, rozdział 7, werset 13. Już od dawien dawna są tacy ludzie, którym wydaje się, że droga na zatracenie przez cały czas spada w dół, że pokryta jest lodem i że jedyne, co na niej robisz, to się potykasz i ślizgasz i na niej pozostajesz. Któregoś dnia składałem wizytę pewnej kobiecie z miejscowego zboru. Była to starsza niewiasta zbliżająca się do 80, wysoka, bardzo dystyngowana, bardzo wykształcona. Po chwili rozmowy na zwykłe, ogólne tematy zapytałem ją, czy jest coś, co jako jej pastor mógłbym dla niej uczynić, a co mogłoby okazać się jej pomocne lub coś, co byłoby dla niej zachętą. Powiedziała: tak, jeśli mógłby pastor wyprowadzić mnie z tego kościoła i z tej religii, trzymać mnie z daleka od tej Biblii, od tego Boga i od tej wiary. Spytałem: przepraszam, czy ja dobrze słyszałem? Odpowiedziała: wpadłam w pułapkę. Wzrastałam w rodzinie misjonarzy w krajach zamorskich. Wszystkie zachowania i czynności zborowe stały się rutyną. Zostały we mnie zakorzenione. W każdy środowy wieczór udaję się na spotkania modlitewne. Nie mogę bez tego żyć, ale nie chcę tego robić. Każdego tygodnia chodzę do kościoła. Życzyłabym sobie, żeby tam nie chodzić. Próbowałam oderwać się od tego kościoła i od Boga. Starałam się całkowicie o nich zapomnieć, ale nie mogę. I prosiła mnie, abym jej pomógł odejść. Zapewniłem ją, że moim zdaniem nie jest to mój obowiązek. Była ona wyolbrzymionym przykładem kogoś, kto odkrył, że nie jest łatwo oderwać się od Boga i zbawienia. Wzdłuż owej stromej drogi wiele jest wysokich barier i gór, płotków do przeskoczenia, za które odpowiedzialny jest sam Bóg. Bóg zadecydował, że każdy, kto może być zbawiony, zbawiony będzie. Nie lekceważy naszej możliwości wyboru, ale sam w potężny sposób działa, by utrudnić każdemu, jak to tylko jest możliwe, pójście na zatracenie. To prawda, że droga życia opisana jest jako wąska droga. Nie należy jednak wnioskować, że tylko droga pod górę jest trudna, a prowadząca w dół łatwa. Na drodze, która prowadzi do śmierci, można wszędzie spotkać boleści i kary, kłopoty i zawody. Słowem, wiele ostrzeżeń, aby nie postępowano nią dalej. Bóg z miłości utrudnia niedbałemu i upartemu niszczenie samego siebie. Pan nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Drugi list Piotra, rozdział 3, werset 9. Maurice L. Vanden.